Kiedyś była taka, nie wiem czy to komedia, czy film, Joe walczy z Lulkanem. No to teraz Seth walczy z żabą. I ta walka będzie prawdopodobnie nudna. Bitch. Bolesne. Okay, dobra, trochę mu nawtykałem. Wezmę. No ładnie go natrzaskałem jak na razie. Myślałem, że będzie gorzej. No, jeszcze mi nie przypierdzielił. Ostro, wezmę się na szczęście kłyknę. Właśnie. Tym. On to też potrafi. Nie mogę być za daleko, bo wtedy stwierdza, że... Chyba sobie jaja robisz. Złap to. Bitch! O, to był kiepski wybór ataków. Dobra, myślę, że będzie nudniejszy. Klucz uwięziony. O! Teraz mogę się cofnąć. Brawo! Nie, sorry, to byłoby niemożliwe. Czekaj, bo są tutaj dwa wyjścia i to jest to odleglejsze wyjście. Teraz sobie sprawdzę. Chyba, tak? Co? Coś, co... Nie jestem pewien. Za mało przybyłem. Przybyłem. Za mało przybywam w tym miejscu. Nie, tutaj mnie nie było. Oakley, Oakley! Hello! Źle. Dobra. Idziemy za partę. Gratulacje. Ne, nie dałem rady go zrobić mu tego lada niestety. No cóż, trudno. Puk, puk. Muszę teraz się cofnąć i potwierdzić te wszystkie drzwi. No dobra. Nie wiem, gdzie się dostanę, więc... Wolę mieć to na podręczu. Po Dark Souls 1 mam naprawdę złe wspomnienia co do dużych, okrągłych winc. Trauma po duchach. Oh, come on! Jak głęboko jadę? Czy jadę do piekła? Już widzę, wychodzę z tego, wychodzę z windy, tam taki szatan z tą z herbatką. O, przepraszam, był pan tutaj umówiony? Jeszcze nie umarłeś, frajerze! Słodny na zewnątrz. Krypta nie umarłych. Krypta nie umarłych? Max is dead. Nie. Co? Jak? Dobra, idziemy do tego. Idziemy do twierdzy Strayda. Od czasu jak grałem tą sesję The Curse of Strahd, to ile razy słyszę o Straycie, to mi się kojarzy właśnie z von Strahdem. Boże, gdzie to było? Tutaj? Nie. Tutaj. Przerażające. Dobra, czyli tak, żaba zdechła. Wymiana. Dafuk plamisty beach. Okej. A zaklęcie można jakieś zrobić? Nie, no dobra, no to robimy beach. Cause I'm a beach, tak? A no coś jeszcze ciekawego przy sobie. Kaptur zapomnianych. No dobra, dawaj. Co tu jeszcze ma? A pan musi na swoją duszę. O, ok.
Okej, dużo czasu trwania zaklęć. Woda różana i zaklęcie. Okej, dobra, to mi nie jest potrzebne. Jada. Okej. Więc teraz mogę się znowu podróżnąć. I mam do zrobienia kolejną wakację. Ale zaraz, nie. Najpierw się cofnijmy. Gdzie ja muszę skoczyć, żeby te wrota... Gdzie one były, psiakrew? A co mi szkodzi? Przejdę się jeszcze stamtędy. Powspominam dawne czasy. A on chyba był gdzieś bliżej tego drugiego ognia, tak mam wrażenie, ten strażnik. Ja to dalej żyje, ale nie właśnie. Tutaj wszyscy już dawno wypolowani. Ground into dust. Uczę się tak na miejscu, wchodząc tutaj w tym sprzęcie. Wait, what? Czy ja coś przegapiłem? Nie wierzę. Tak, przegapiłem. Duszę, która w tym momencie jest dla mnie absolutnie bezużyteczna. Oh well. Teraz jestem trochę bardziej postrzegawczy pod tym względem, bo wiem czego szukać chociaż. Ale... Dobra, czyli tak. Dalej, o. Dobranoc. No, ten już tutaj żyje na permanentnie. A ci tutaj? Też? Out? Jup. Dear. Jak daleko szła moja kampania ludobójcza? Cześć. Pa. No jeszcze jeden. Dzień dobry. Nie wydurnij się. Mówię przecież. Tak, chcesz się bawić? Dobra. Bieć. Tak. Teraz. No dobrze, tutaj. Czy to było tam, czy nie? Tędy się nie przejdzie. Tu jest jeszcze jeden kloc. Okej, nie. Upolowałem go też najwyraźniej. Czy to było tam na dole? Nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to kurde mol było. Sprawdźmy tak czy inaczej. Oh, come on! Stab. Bye bye! Dobra, tędy nie przejdę. Tam jest tylko ta droga pojedyncza. Nie, to chyba nie tutaj. Tak mi się coś niejasno wydaje. Cóż. Oj! Sprawdźmy ten tunel, bo nie pamiętam. A nie, okej, dobra, to nic nie było sensownego. Tam jest tylko ogień. Dobra, w takim razie to jednak nie tędy.
Jak się czujesz, będąc ofiarą mojego... Alzheimera w sumie, nie wiem. Mojego braku pamięci. Frajerze. Hello! Goodbye! Powinien go kopnąć, powiedzieć, this is Sparta. Ten tekst jakoś chyba nigdy mi się nie znudzi. Przynajmniej ktoś się posadł, to by mi się znudził, ale... to było koślawe. Już myślę, że spadnie się zabije. Okej, okay, spoko. A, czyli to jednak nie było tutaj. Dobra, dostajemy się do wieży i lecimy dalej. Kurde... Mówią, że skleroza nie boli, tylko nachodzić się trzeba. Widać, to ma więcej znaczenia niż mi się wydaje. Dobra, wydawało. Znaczy się, hej. Słuchajmy tędy. To jest droga, którą za często nie łaziłem. Więc możliwe, że to właśnie tu jest to, czego szukam. Nie. Nie przeszkadzaj sobie. Dobra. Skoro tak... Ruszmy dupę teraz... tędy. Dalej tu jesteś? Twój problem! O, to było takie przyjemne. Dobrze, tego się rozumiem dość razy. I tego też. Dobra, tutaj... Tu się z nim pojawiał prześladowca. I go nie zabiłem, oczywiście, koniec końców. Gratulacje. Dałeś się zabić, jak za każdym razem. Bo to się już po prostu nie pojawia. Szkoda. No dobra, trudno. Tam tego raczej nie było, z tego co kojarzę. Tam generalnie niewiele rzeczy było. Jeżeli nie znajdę tego tutaj, to wtedy się wrócę. Tak to jest, kurde, jak się nie podpamięta i pamięta, gdzie się było, gdzie nie było. Znaczy no, co się mówiąc w sumie. Aloha! Uspokój się. Hadzia, szmaciarze. O, ty przeżyłeś. Gratulacje. Może tutaj to na dole gdzieś było, cholera. Cześć. Jest ciemno. Oakley doakley. A tutaj? Nie, same skrzynki. No dobra. Skoro tak, to tak, no to tak. I jestem pewien tego, że tutaj nic nie... Jest ciemno w sumie. Nie, dobra, nie, to też nic ciekawego. Dobra. Tak. Uciekajmy. Boże, będę to z czego szukał pół wieku. Gdzie były te cholerne drzwi z tym pojedynczym frajerem, które dawno temu załatwiłem. Można tutaj podnieść tą kratę? Nie. Dobra, na początek skoczmy tędy. Tak. Czy to było, nie było gdzieś tutaj przypadkiem teraz? Dobre pytanie przecież. Nie utrudnij mi życia! To jednak, tego miejsca na przykład w ogóle nie pamiętam. Nic? No dobra. Hmm.
Możliwe, że to było gdzieś tu na dole jeszcze. Jakbym zjechał windą, ale najpierw się przejdę tędy. O, dzień dobry. O, na coś mi zostawił. Rękawice. Ech. Każ kojarzy mi się ten zwyczaj, że ten, że dawał, dama podawała rękawiczkę temu championowi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chyba był tylko ten gigant, ale głowy nie dam. O! O! Czy to jest bolesne? Nie, to jest bolesne! I widzę kulę ognia. I wszędzie pełno ognia. Ogień, ogień, ogień. Wow! Dobra, to chwila, spokojnie. Tak, tu jest sam gigant. Mogę sobie przywołać tego w sumie gościa. Nie wiem, czy ja chcę tam władzić w ogóle. Podejrzewam, że potrzebuję czegoś, co mi będzie chroniło przed ograniem. Czemu to sensownie? Ja spróbuję. Nie, nie zginąłem. O kurde, twarde bydle. Złomy cię, unik! Już nie chcę się bawić, mamo! No dobra, ale teraz się żyję, gdzie chcę pójść. Potrzebuję więcej odporności na ogień. Czy to ma większą odporność na ogień? Nie. A to? Tak. A teraz będę wyglądać trochę tak chałupniczo, ale... A, nie mam tego. A, to ma większą odporność na ogień, więc spoko. Ugh. No, na konkurs piękności to ja się nigdy nie zapiszę. Dobra, będę się używał miecza. I zobaczmy, jak to pójdzie. To mi niepotrzebne, tutaj. O, ten już się skończył. Przykre. Jedziemy na dół, pokale z tym frajerem. Ale wygląda mchorocznie. Szczególnie jako undead. Ugh. Dobra. Pogadanka z salamandrami, podejście drugie. O! Bra, przegapiłeś mnie. Jakby to powiedzieć z Linkin Park. I won't be ignored! Oż mordę, tak też potrafisz? Okej. Okay. Sana po być, a co moje dusze odzyskać nie wiesz? Au! Mam dużo tych ataków, bydlak jeden. Może tak użyję tarczy. Odpuść sobie jakieś... O, fuck, nie! Nie chcę tu naraz. A to się szybko porusza bydle jedno. Aż mi zacznie. Rolling. Okej, dobra. Muszę na to sobie zapalować dystansu, bo jest zbyt upierdliwe. Tak, wiem, tania metoda, ale... Ciekawe, czy muszę zrobić to wiele razy. Mam nadzieję, że tylko raz, bo pałowanie się z tym na dłuższą metę jest... To było bolesne. Dzięki, bagger! Myślę na zamarnowanie tej staminy. No, come on.
Przestań się obracać! Odnoszę wrażenie, że to jest miejsce, w którym jeszcze nie powinienem być. Ale skoro tu już jestem, zobaczmy ile z niego dusz. 900. Serio. Za to bydle, 900. To jest twardsze niż... Dobra, nie będę tutaj gubił porównań. Co? Mogłem się domyślić w sumie, że będzie najpierw jedną pójść w drugą stronę. Dobra, no to tego pocisnę na taniego. Kiedy nic się poćwiczę w zabijaniu tych bydlaków. A na razie chcę obczaić tą salę. No. Tutaj trochę jest do podniesienia. Nom. Mhm. I drugi nom. Wielka też mam ciężki żelazny klucz. Okej. Tak to wygląda. Okej. Wszystko jasne. Czyli podejrzewam z tego, że oni się po prostu respią. No, w sensie te jaszczurki. Which is kind of annoying, ale dobra. Skoro się odkryłem tą drogę, to teraz mogę ją troszkę z drogi jeszcze zbadać dalej. Jupa. Teraz muszę pokonać kawałek drogi, żeby... minąłem tą drogę, prawda? Tak. Dobra, dobiegnę sobie na miejsce i wtedy będę wznowię nagrywanie. Ok, jestem tutaj z powrotem i będę musiał się tuc, bo już faktycznie, że tak powiem, legalnie z tym gościem na górze. Nie powiem, że był zachwycony tą perspektywą, ale... Tak oberwałem się krew. Muszę znaleźć taki kąt, żeby mógł go... napierdzielać, a żeby on mnie nie mógł w miarę możliwości. O, znalazłem, świetnie. To jakoś mocniej obrywa niż poprzednio, mam wrażenie. A, kogo się wydawało. Dobranoc. Widzicie, ja do ciężkiej cholery teraz jestem. Oh, crap! Dobra, no to będziemy go... Czekaj, czy w gaju mu... Nie, już w gaju nie, zjadł więcej. Spoko. Tyramy, tyramy, aż zatyramy. Tutaj się nie planuję spieszyć. Wiem, gdzie jestem. Na górze jest ten korytarz. Patrzyłem kiedyś na to bydle z góry. Co znam, czy opłacę mi się skoczyć, nie, ale powiem zleję, więc... Więc nie. Ta-ta! O, wyłączyłem ogień. Ciekawe, że mają taki bardzo ciekawy, znaczy no, tak ciekawe, że mają ciekawy. Zapomnę, że mają już taki dziwny ten przycisk od piekarnika. Kiedy miał pierścień ofiary z jedynki, to bym zaskoczył w tą dziurę. Albo w tą drugą. Dobra, z tego co wiedzę, to już jest wszystko, co mógłbym zrobić. A, jeszcze skrzynka. Ha!
Nie wiem, czy ją trafiłem, czy nie. Tak, teraz na pewno ją trafiłem. Pokaż, kotku, co masz w środku. No proszę. Bo jeszcze większa odporność na ogień. Przydał mi się wcześniej! Czy tam widziałem czyjeś HP? Tak. Widzę tam czyjeś HP. To jest na zewnątrz po prostu, no okej. Okay. Może, że ktoś się zrąbał z dużej wysokości. Dobra, skoro to już mam załatwione, najwyraźniej. To mogę się zwijać. I ruszyć na dalsze poszukiwania tej cholernej bramy, której nie pamiętam, gdzie była. Co mi trochę utrudnia poszukiwania, ale hej. Nie planuję się tylko tego poddawać. Szlak. Mam też ten klucz, którym mógł przejść tego wisielca. Też mi to ciekawi swoją drogą. Cześć trochę jak ten, jak wojna z Darksidersów. Miałeś też kaptur i taki właśnie pancerz odstrzelony dość mocno, tylko że nie miał pleców na wierzchu. Dobra, cofnę się poprzednią drogą. I rzucę okiem, czy to nie było gdzieś tam. No chyba nie. Gdzieś mi się daje, że źle pamiętam miejsce, w którym to było. No ale nie ma tego złego, co dobrze nie wyszło. Uspokój się. Też się uspokój. Chill pill. Powiem się, że wręczę perma chill pill. O, też mi coś zostawił. Nie ma to jak poszukiwanie miejsca, które nie do końca wiadomo gdzie jest i nie do końca wiadomo, które trzeba do niego iść, ale hej! Tam mogą być dropy. What? Tutaj? Teraz? On? What? Siema. Well, me again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart, will she? See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. They say it is crafted by moonlight, and we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. There's another show. No man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands. Raz upieczył mnie za tego władzę tym mieczem, więc jakoś można go móc zdobyć. Może kiedyś. O, fajnie. Okej, patrzmy. Dobra, będę musiał przypomnieć sobie, gdzie to cholerstwo było. I wtedy tam rzucić dupę. Jeżeli ktoś pamięta, to niech mi pomoże, bo oszczędzi mi sporo roboty. Tymczasem jest pewna krypta, która wymaga mojej uwagi.